Cześć. Dzisiaj drugi poranek na Camino San Salvador. Śniadanie zjedliśmy, to pierwsze śniadanie, które zjedliśmy w Alberdze w ogóle podczas ostatniego tygodnia w Hiszpanii. I pierwsza kolacja wczoraj, którą też zjedliśmy w Alberdze. No, za mną zaczynają się takie rzeczy dziać. Turki. Z tego co wyczytałem, to dzisiaj wchodzimy na 1560 coś tam metrów, a potem jeszcze schodzimy 300, no ale zaczynaliśmy na wysokości 1000, więc bez paniki. Pomyślałem sobie, że muszę wam to pokazać. Nie chodzi mi o pielgrzymów czy samochody, to co jest przed nami, wejdę na drogę, czyli to. Te skały, mam nadzieję, że to widzicie. I tą, oto tam, o, co wychodzi. Naprawdę robi wrażenie. O, kicia, 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 kicia. To jest właśnie Hiszpania. Kicia jest na drodze, samochód się zatrzymuje. Nawet Volkswagen Golf. A tak się woła koty w Hiszpanii. Pss, 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 pss. Nie kici, 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 tylko pss. Wszystkie reagują, ale mało który się daje pogłaskać. O, proszę, proszę, proszę. Gato, gato. A! I gato uciekło. Proszę. Skały. Nie wiem, czy tam idziemy, ale robi to wrażenie. Naprawdę. Bardzo fajnie. Nie wiem, ile mają te pionowe ściany za mną, ale wygląda to super. Chyba chciałoby się tam wejść. Może następnym razem cały czas jedno za drugą taka skała. Jedno za drugą już nie ma. No jakbym chciał wszystko filmować, to chyba by mi nie starczyło baterii, a potem się okazało, że zostałem godzinę z tyłu za moimi przyjaciółmi. Idziemy dalej. Hiszpanie postanowili sobie zrobić żart i na skalę
tam o, postawili wyciętego z blachy wilka i nie wiem, straszą pielgrzymów czy co. Próbuję sobie wyobrazić Tatrzański Park Narodowy i wyciętego z blachy niedźwiedzia albo stado wilków. Może to jest rozwiązanie na zmniejszenie liczby turystów w Tatrach albo w Bieszczadach. Nie zgorszy widoczek. Naprawdę mi się podoba. Tamtą doliną przyszliśmy. Tak, tą wioskę. Z tamtego placu. I tu. Tam idzie nasza kompaniero. Jestem bardzo zadowolony. Najwyższy punkt w dniu dzisiejszym mamy już za sobą. 1462 metry, jakoś tak. Do samego szczytu, mniej więcej gdzieś tam, brakowało jakieś 100 metrów. Bo tam jest 100, może troszkę więcej. Nie, 100, bo najwyższy jest 1568. Najwyższy szczyt. A my idziemy dalej. Doliną, a w zasadzie trawersujemy, a może to tylko krowia ścieżka, jakiś płaj, nie wiem, w każdym razie tędy prowadzą strzałki i jestem bardzo zadowolony, po raz kolejny to powiem, z tego, że się tutaj wybraliśmy. Kupy, które są wszędzie na tej ścieżce, i dzwoneczki, które są wszędzie dookoła, znaczy w sensie ten dźwięk, który wszędzie dookoła. O! Nie będę zbliżał, ale tam jest krowa, która się spina jak kozica. Tam na tych kamulach i tam na grani oraz tam w lesie wszędzie są zwierzęta, wszędzie jest wypas. Chciałbym zaznaczyć, że na takich skałach i na takich kamieniach
Czyli da się. To tylko u nas z jakiegoś powodu się nie da. Dzyń, 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 dzyń. Krówki. Tam koniki. Troszkę wody. Żyją. I ktoś tutaj ma z tego pożytek. Jesteśmy w drugiej dolinie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo Camino San Salvador jest również nazywany Camino Czterech Dolin, coś takiego. Za mną chyba ta druga dolina, takie tam kamulce na horyzoncie, miasteczko, pewnie wioska, nie miasteczko. Zobaczymy, jak będzie wyglądała trzecia i czwarta dolina, o ile ta jest druga. Honorato, specjalnie dla ciebie, bo lubisz zwierzątka. Krówki. Nie ma specjalnej różnicy między naszymi a tymi. Takie same. O, Izidoro, słyszę. Tam za mną zaklina krowy. O, pies pasterski, proszę bardzo. To jeszcze dla ciebie jeden. Witaj, przyjacielu. Przepuścisz mnie? Chyba mnie przepuści. Na Camino Francais w Nawarze przechodziliśmy przez furtki, żeby nie uciekły zwierzątka, a tu ciągle przechodzimy przez pastuchy flecia i niektóre pastuchy nawet kopią, ale to nie tak jak pamiętam pastuchy z Polski, te troszkę mniej, gdzieniegdzie stoi po prostu akumulator przy takiej furtce, przy takim przejściu podłączony do kawałka drutu, wszędzie są uchwyty, rączki, nie wszystkie są najlepiej zaizolowane, ale mucho baro, dużo błota, ale dajemy radę. O, mostek, elegancko. Jaszczurki uciekają spod nóg, a my idziemy dalej. Winko z takiego gliniaka, wieczywko, teraz troszkę wody mineralnej, limonkowej, a to wszystko na stacji benzynowej, ale w jakże pięknym otoczeniu. I jestem w domowej wytwórni cydru. I tu się to wszystko robi. No nie będę powtarzał brodzi w jakiś sposób. Księżyce jabłka tam wylatują, tu się jest ściska, potem trafiają do bojlera.
i czekają sobie, aż na pływaczku wyskoczy odpowiednia gęstość czy tam zawartość alkoholu i potem trafia do butelek. Nie spodziewałem się, że trafimy w takie miejsce. No i można nalewać. A tak się nalewa. Tu Peregrino Polako nalewa. Jedyny blondyn w swoim mieście i dlatego tak go nazywają. Venga, Para llenar un vaso, Gastón. Ahí. Para llenar un vaso.